Moim gościem jest profesor Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Center Club. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani. Witam państwa. Ważą się wciąż losy paktu fiskalnego, czyli dokumentu, który ma zdyscyplinować europejskich polityków, by nie zadłużali ponad miarę swoich krajów. Dziś premier Donald Tusk ma rozmawiać o pakcie z szefem Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem. Polska od początku negocjacji zabiega, by kraje spoza strefy euro mogły jako obserwatorzy bez prawa głosu uczestniczyć w posiedzeniach szczytów Eurolandu, ale na razie na stole jest propozycja, by państwa bez wspólnej waluty były zapraszane na szczyty Eurogrupy raz w roku pod warunkiem, że podpiszą i wdrożą postanowienia paktu. Ta propozycja, mówią przedstawiciele polskiego rządu, nie jest satysfakcjonująca dla strony polskiej. Czy krótko mówiąc, polski rząd powinien uzależnić się przyjęcie paktu fiskalnego, do którego notabene już się zobowiązał, od uwzględnienia tych naszych postulatów? Nie, no więc oczywiście ja rozumiem zabiegi premiera, żeby uczestniczyć w dyskusjach, ale tu chodzi o porozumienie państw strefy euro i Polska nie jest członkiem tej strefy. I mówimy, że chcemy uczestniczyć w rozmowach, dlatego że będziemy za jakiś czas, ale nie wiadomo za jaki. Więc tu trzeba być wyrozumiałym wobec Francji przede wszystkim, po części Niemiec, prawda, że decyzje będą podejmowane w zasadzie przez strefę euro, że nasz głos jest głosem doradczym. I w związku z tym nie trzeba robić z tego jakiejś wielkiej sprawy, dlatego że my mamy kilka kanałów wyjaśniania członkom grupy strefy euro, jakie jest polskie stanowisko. Najlepiej oczywiście uczestniczyć w tych rozmowach, ale można też i pośrednio różnymi kanałami to stanowisko przekazać. A przyjęcie paktu fiskalnego dla Polski tak czy owak jest ważne i korzystne pana zdaniem? Mimo tego, że pewne ograniczenia dyscyplinujące politykę fiskalną Polski są już w Konstytucji. I o tym mówił i premier, i rząd generalnie, leży oczywiście, aby kryzys w strefie euro zlikwidować, aby doszło w szczególności do tego porozumienia w sprawie paktu fiskalnego. Pakt fiskalny jest niezwykle ważnym nowym rozwiązaniem instytucjonalnym i w związku z tym absolutnie leży w naszym interesie powodzenie rozmów w tej sprawie. Chodzi przede wszystkim o to, aby właśnie te nowe postanowienia dotyczące dyscyplinowania rządów, o którym pani wspominała, były efektywne. I rozumiem, że na tym zależy przede wszystkim także Niemcom, a także paru innym krajom. W tych rozmowach w zasadzie uczestniczą na takim marginesowym charakterze państwa dotknięte kryzysem. Chodzi raczej o tych, którzy mają finansować to wszystko, a więc kraje północy. I Polska powinna współpracować blisko z Niemcami i Francją w tej dziedzinie. Polska już wprowadziła pewne rzeczy, jak na przykład właśnie to ograniczenie górne na dług publiczny już jest w polskiej konstytucji, ale chodzi o co innego. Chodzi przede wszystkim o karanie tych krajów, które nie wywiązują się z kryteriów z Maastricht. Do tych krajów należy także Polska. Więc tutaj jest oczywiście problem, żeby się zgodzić na potencjalne karanie za to, że nie przestrzegamy tych zasad, ale w naszym interesie leży, aby przede wszystkim takie kraje jak właśnie Grecja, Portugalia i inne przestrzegały. Więc wydaje mi się, że tutaj jest pole do porozumienia i jest wspólny interes i Polski w szczególności, aby te rozmowy zakończyły się powodzeniem. To pozostając przy wspomnianej przez pana Grecji, oczy Europy wciąż wpatrzone w Grecję, bo w weekend nie udało się osiągnąć porozumienia między greckim rządem a wierzycielami w sprawie tego, na jakich warunkach powinna zostać, mówiąc krótko, umorzona część greckiego długu. Jak takie dobre, zdroworozsądkowe, bo może nie idealne porozumienie powinno wyglądać pana zdaniem? Znaczy, porozumienie jest bliskie, jak rozumiem, akceptacji przez obie strony. Dobre porozumienie to wszystkim takie, które akceptują obie strony, to jest porozumienie. W tej chwili nawet już nie chodzi o to, jakie ono jest dokładnie, o ile miliardów euro grecki dług będzie zmniejszony, czy to będzie 50 miliardów, czy 60, czy 65. O takich sumach mówimy.
W tej chwili chodzi o to, żeby to porozumienie zostało zawarte i możliwie szybko, dlatego że jednak sytuacja na rynkach finansowych jest ciągle niestabilna i ta niestabilność wynika właśnie z ciągłego znaku zapytania, czy do tego porozumienia dojdzie. No, na takie porozumienie czekają także rządy, czeka Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska, no bo chodzi o ten drugi etap pomocy dla Grecji. Wkrótce Grecja musi wykupić całkiem dużo obligacji, bodaj 14,5 miliarda euro obligacji i potrzebuje wsparcia ze strony właśnie tej wielkiej trójki, to znaczy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska. No ale warunkiem na ten drugi etap pomocy dla Grecji jest porozumienie między rządem greckim a bankami prywatnymi. Więc ja myślę, że do tego porozumienia dojdzie i w zasadzie już wiadomo, jakie to porozumienie będzie. Oby jak najszybciej. Profesor Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Center Club. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.